Witamy Was serdecznie. Pokażemy Wam dzisiaj, jak przygotować miksturę, która przywróci równowagę kwasowo-zasadową w Waszym organizmie. Z czego ta mikstura się będzie składać? Dorota. Kochani, subskrybujcie nasz kanał. Zawsze i w każdą środę po południu będę Wam o tym przypominać, bo z nami odzyskacie zdrowie. Dzisiaj rozmawiamy o miksturze, którą przyrządzimy ze śliwki umeboshi, ze skrobikuzu oraz sosu sojowego. Czy wiecie, skąd ona pochodzi? Śliwka umeboshi tak naprawdę to nie jest śliwka, tylko morela japońska, która przez Japończyków jest fermentowana, czyli kiszona i wygląda to bardzo ciekawie jak taki mały, ukiszony owoc, razem z algami morskimi. I ten owoc jest bardzo ceniony w Japonii, dlatego że ma taką właściwość leczenia regenerowania jelit, czyli może przywrócić właśnie tą równowagę kwasowo-zasadową w jelitach, ale co najważniejsze, taka śliwka odbudowuje florę jelit. Mamy też kuzu. Tak. Kuzu właśnie jest takim elementem mikstury, mieszanki, którą możemy zastosować właśnie oczyszczająco o tej porze, w tej chwili, w lutym. Chociaż tak naprawdę śliwka umeboshi świetnie działa sama i można ją przyrządzić bez tego cudownego dodatku, o którym za chwilę opowiem. Ale chcę jeszcze powiedzieć coś o tej śliwce, bo aż mnie korci, ponieważ śliwka umeboshi, tak jak Lenka wspomniała, jest kiszona w specjalny sposób. Ona ma taki dosyć mocny, słony smak, ale też słonokwaśny. To jest bardzo ważne połączenie, ponieważ ten smak bardzo aktywizuje układ trawienny. I śliwka umeboshi wspaniale działa po przejedzeniu. Warto ją mieć w swojej lodówce, jeśli się przejecie w którymś momencie, ją można spożyć. Jest też, nie wiem czy wiesz, ale jest też taki ocet ume, który jest zrobiony właśnie z tej śliwki. Dzisiaj będziemy stosować jeszcze to kuzu, może parę słów na temat, co to jest to kuzu. Już wracamy do kuzu. Kuzu to jest skrobia, która tak de facto w takiej technologii obróbki zachowuje się bardzo podobnie do mąki ziemniaczanej. Kuzu jest skrobią też z charakterystycznej rośliny, natomiast ma ona niezwykłe właściwości. Patrząc na termikę i korzystając z wiedzy dietetyki chińskiej, dietetyki energetycznej, wiemy, że to jest produkt o smaku słodkim, ale o właściwościach zimnych, takiej termice zimnej. Ma niezwykle silne właściwości przeciwzapalne. Stosowana jest właśnie nawet właśnie w takich różnych problemach związanych z biegunkami, z tym, że w tych jelitach powstaje gorąco, jest jakieś pieczenie. Czyli zapalenie jelit, Stany zapalne. Ale również przy alergiach można stosować to kuzu. Właśnie. Świetne te działania. Ma też takie odtoksyczniające. Uważa się nawet, że kuzu pomaga pozbyć się uzależnień, czyli wspiera bardzo w uzależnieniach od cukru, od alkoholu, więc te właściwości jakiegoś ale też takiego... odpalenia. I co jest najfajniejsze, że to kuzu też łagodzi skutki uzależnień. Tak? Czyli jeżeli ktoś rzucił na przykład palenie, to bardzo fajnie, gdyby zaczął stosować kuzu, bo wtedy usunie właśnie takie toksyczne gorąco z organizmu. Tak. Też na przykład kuzu łagodzi skutki przyjmowania rafinowanego cukru. Tak? Tak jest. Czyli warto stosować to nie tylko w tym połączeniu, które my dzisiaj pokażemy, ale po prostu jako zagęstnik do kisielu, do sosów, jeżeli jest takie wskazanie i można by było wykorzystać lecznicze właściwości tej rośliny w tej postaci, bardzo polecamy. Jego wadą kuzu jest to, że jest dość drogie, natomiast myślimy i uważamy, że zdrowie jest najcenniejsze i warto czasami zainwestować właśnie w taki dodatek. Dobrze, to mamy jeszcze sos sojowy. Króciutko. Ale myślę, że o sosie sojowym chyba za dużo nie musimy mówić, jest dosyć popularny. Ważne tylko, żeby wybrać dobry gatunkowo. Tak? Ten sos sojowy shoyu jest sosem sojowym otrzymanym tylko i wyłącznie z soi. To jest dość istotne. I on też bardzo aktywizuje układ trawienny i proszę rozróżniać dobre sosy sojowe. Tak. Nie mieszanki. To jest dokładnie, kluczowe. Jest przede wszystkim bezglutenowy, tak? Tak, tutaj jest po prostu jakby
w składzie tego jest soja, jest alkohol, tak, także on fermentuje sobie, także jest to naprawdę bardzo cenny element tej kuracji równoważącej naszą wewnętrzną. To może ja powiem w takim razie, jak będziemy robić dzisiaj tą naszą miksturę. Tak. Przygotowujemy garneczek na kuchence. Wlewamy szklankę wody i dosypujemy do tego jedną łyżeczkę kuzu. Rozmieszamy to dobrze, a następnie zagotowujemy tak, żeby zrobił się taki kisielek po prostu, tak? Tak. Taka zagęszczona woda z rozpuszczonym kuzu. W międzyczasie bierzemy 1/3 śliwki, czyli zobaczcie, jak mamy całą śliwkę, to wykorzystujemy z niej 1/3, dodajemy do szklanki, dolewamy do tego parę kropel sosu sojowego i rozcieramy. No, pachnie już taką. Bardzo fajnie pachnie. W momencie, kiedy rozetrzemy to, o, już coraz bardziej się rozprowadza, połączyło się to razem z sosem sojowym. Zobaczcie, tak naprawdę jest to niewielka ilość, tak? 1/3 śliwki, to jest mało, także jedną taką śliwką macie na 3 porcje. Może powiedzmy jeszcze, jak długo można to stosować. Taką kurację stosuje się przez 4-6 tygodni po to, żeby rzeczywiście wprowadzić organizm w ten efekt działania tej mikstury. Potrzebujemy regularnego stosowania produktu, który ma właśnie takie właściwości. Tak jest we wszystkim, co się dzieje tak naprawdę w dietetyce leczniczej. Nie ma lekarstwa, które weźmiemy raz i ono da nam efekty takie, jakich oczekujemy. Trzeba systematycznie stosować. Natomiast te kuracje 4-6-tygodniowe są takie bardzo wystarczające. Tak, czyli pamiętajcie, w momencie, kiedy zaczyna się okres wiosenny, tak, w medycynie chińskiej zaczyna się już 5 lutego, możecie zacząć stosować taką kurację, aby usunąć gorącą wilgoć z organizmu po zimie. I tak usunąć wszelkiego rodzaju toksyny, które w tym organizmie nagromadziły się, na przykład na skutek spożywania dużej ilości mięsa w okresie zimowym. Tak jest. O leczniczych właściwościach jeszcze tego niezwykłego, tej niezwykłej mikstury napiszemy Wam pod naszym filmikiem, żebyście mogli upewnić się w tym, w jakich momentach i w jakich potrzebach swojego zdrowia moglibyście tę miksturę zastosować. Teraz jak już to kuzu nam się zagotowało i przestudziło, takie przestudzone, dodajemy do naszej roztartej śliweczki. Tak. I mieszamy całość. Tak. O, proszę bardzo. I taki płyn wypijamy rano na czczo. Pamiętajcie, rano na czczo. Tak jest, przed pierwszym posiłkiem, przed jedzeniem, posiłkiem. Przed pierwszym napojem. Tak, aby dostało się to do Waszych jelit i uzdrowiło je. I uzdrowiło je i też tak naprawdę wpłynęło na cały Wasz organizm, by przywrócić równowagę kwasowo-zasadową i oczyścić z wszelkich nagromadzeń toksyn złogów. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy Was do odkrycia tego, że taka mikstura może być dla Was świetnym pomocnikiem w sprzątaniu wiosennym naszego organizmu. Polecamy! Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was, wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola online, gdzie możesz kupić potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty